Szanowni Państwo Starostowie, czcigodni parlamentarzyści, szanowni gospodarze, panowie burmistrzowie, wszyscy szanowni zebrani, a zwłaszcza rolnicy. Kochani, to dla mnie szczególny dzień, bo stoi przed wami kombatant walki o polską rację stanu. Przez prawie 25 lat z całym sercem i duszą uczciwie starałem się walczyć o Polskę. O Polskę uczciwą, sprawiedliwą, o równe prawa w Unii Europejskiej, o to, żeby w tej Polsce rządziła prawda i uczciwość. I dzisiaj przychodzi dzień, w którym żegnam się z wami. To była moja ostatnia kadencja, ale chcę wam przekazać z tej mądrości płynącej z doświadczenia kilka słów prośby i przestrogi. Pamiętajcie, nikt nam nie da nic za darmo. Wszystko musimy wywalczyć swoją mądrością, skutecznością działania, wspólnotą działania i miłością ojczyzny, i tej dużej, i tej małej. Trzeba nam uczciwego rządu tam u góry, żeby wywalczył równe szanse w Unii Europejskiej. Trzeba nam dobrych gospodarzy tu w województwie i na dole, żeby załatwili podział tego bochna chleba uczciwie i sprawiedliwie. Bo różnie bywało, ale nie zawsze sprawiedliwie był dzielony. Kochani, nie załatwi się spraw rolnych, jeśli nie załatwi się kluczowych spraw państwa. Mówił to już największy z chłopów polskich, Wincenty Witos. Ja dzisiaj, chłopski syn, mówię wam, bądźmy razem, walczmy o lepszą Polskę. Wtedy załatwimy i chodniki, i drogi, i lepsze ceny. Załatwimy lepszą, uczciwszą Polskę. Żadnej innej drogi nie ma. I na koniec przyjmijcie ode mnie takie osobiste, najlepsze życzenia. Dla was, dla waszych rodzin. Wszystkiego, co najlepsze. Niech was prowadzi rozum, Bóg i Matka Boska. Niech was prowadzi w godne życie, w takie życie, o jakim marzyli nasi ojcowie i dziadowie. I wreszcie ostatnie słowo. Proszę państwa, chciałem wam polecić mojego następcę, mojego syna, który jest świetnie przygotowanym prawnikiem. Jeśli będzie taka wasza wola, to on mnie zastąpi w funkcji senatora Rzeczpospolitej. To człowiek świetnie wychowany, uczciwy, patriota i znakomicie wykształcony, nauczony przyzwoitego działania i uczciwości. Szczęść wam wszystkim, Boże, zostańcie z Bogiem, a ja na ile jeszcze będę mógł, będę go wspierał, was i Polskę, tak jak mnie rodzice nauczyli. Dziękuję bardzo.